Cześć kochani, witam Was serdecznie, auryczny tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa, tudzież horoskop auryczny, jak kto woli. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, mam nadzieję, że dajecie radę z tymi upałami, a w tle, słuchajcie, będzie słychać niestety ten nieszczęsny wiatrak, ale to dlatego, że się nie da żyć, jest bardzo gorąco, ale lepiej gorąco niż zimno. Zawsze to jest ta energia dodatnia, taka, która ładuje, która daje nam coś więcej, takie, słuchajcie, endorfiny, poczucie, że się chce, chociaż czasami nie mamy siły. Ale jednak przyznacie, że lato jest magiczne. Są pewnie wśród Was osoby, które wolą zimę i co jest bardzo zrozumiałe, bo ona też ma swoje uroki. Szkoda, że jest jej tak mało, szkoda, że już mamy taki klimat, który nie pozwala cieszyć się tymi czterema porami roku. A propos zmian, słuchajcie, szykuje się wrzesień, zbliżamy się do tego momentu, w którym bardziej zaczynamy się sprężać, pewne rzeczy zaczynamy, inne kończymy. To taki, słuchajcie, czas nastaje. Trochę pośpiechu, trochę reorganizacji mam wrażenie. I tak myślę, że i Was będzie ten czas w tę stronę agitował, że też pewne rzeczy może będą nabierały pewnego większego niż dotąd rozmachu. Życzę Wam tego z całego serca, aby to wszystko, co się rozwija dla Was, szło tylko i wyłącznie w tę pozytywną dla Was stronę. Tak tylko szybciutko, informacyjnie, wszystkim bardzo pięknie dziękuję, tym, którzy się udzielają, tym, którzy wspierają i łapkują. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, nie przestawajcie, nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Jesteście wtedy na bieżąco nie tylko z treściami, które się tutaj publikują, ale także z tym, co się dzieje w informacjach tych takich korespondencyjnych, pisemnych, bo tylko auryczni widzą to, co jest nowością, tylko auryczni widzą to, co się dzieje bezpośrednio, na bieżąco. A więc nie krygujcie się, tylko bądźcie chętni do tego, żeby się przyłączyć. Jeżeli jesteście na bieżąco z tym, co jest publikowane, to widzieliście zapewne ankietę, którą stworzyłam. A tym z Was, którzy już w niej wzięli udział, bardzo dziękuję. A ci, którzy nie zdążyli, ale mają ochotę lub chcecie dać znać, jak to w Waszym przypadku wygląda, zerknijcie sobie w maila, zobaczcie, co tam się kryje. Z góry pięknie dziękuję, wszystkich Was mocno ściskam, przesyłam Wam moc pozytywnej i ochronnej aury, aby Was wspierała, abyście czuli obecność tych pozytywnych wibracji. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, wszystkie czytania, nie są to czytania indywidualne, więc one mogą, nie muszą korespondować z każdym i nie w każdym aspekcie. Pamiętajcie, że horoskop jest auryczny, a więc jest to ogólna aura tendencji, energetyki. Ona powinna być przez Was bardziej dostosowana do Waszych indywidualnych sytuacji, ponieważ pamiętajcie, że tutaj ta energia się kumuluje, zbiera. Ja też nie wszystkie scenariusze jestem w stanie opracować w tak krótkim czasie dla wszystkich. Natomiast patrzcie szerzej, czytajcie między wierszami, wsłuchujcie się w to, co jest hasłem, natomiast postarajcie się odnieść to bezpośrednio do siebie w taki bardziej elastyczny sposób. Nie zawsze mówiąc o relacjach związkowych, partnerskich, będzie to z każdym rezonowało, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt. Może to dotyczyć na przykład jakiegoś wariantu, fragmentu Waszego życia, czy właśnie konkretnej sytuacji, która akurat wokół Was się dzieje. Miejcie na to baczenie, starajcie się być wyczuleni na tego typu sprawy. Raczej patrzcie szeroko, energetycznie, wielowymiarowo przede wszystkim, bo taka właśnie jest aura. W przyszłości, mam nadzieję, będzie trochę więcej spraw energetycznych, takich związanych również z Waszą aurą, z Waszymi czakrami. A będę chciała w tym kierunku zmierzać, a więc bądźcie cierpliwi, a mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na te aspekty. A więc nie zwlekając, zaczynamy. Przechodzimy do czytań. Zobaczmy, drogie lwy, co dla Was na czas od 24 sierpnia do 6 września. Jaką energię będą chciały Wam wskazać anioły? Co może mieć dla Was kluczowe znaczenie w tym czasie? Jaka energia też może Was otaczać? Lub na co powinniście zwrócić swoją uwagę? Lew. A
A więc słuchajcie, radość jest tym akcentem, który się pokazał u Was, a więc to, żeby czuć radość, żeby być radosnym, żeby afirmować także to, co szczęśliwe. Karta mówi, radość płynie z poczucia łączności z Bogiem. Dzięki niej doznajesz oświecenia. Pielęgnuj tę cnotę, dostrzegając boski pierwiastek we wszystkim, czego doświadczasz. Przeniknij pozory i odszukaj światło w duszy każdego człowieka. Dzięki temu w pełni zdasz sobie sprawę z cudu stworzenia, a radość rozpali Twoje życie. Ciesz się wszystkim, ponieważ radość to klucz do osiągnięcia oświecenia. Raduj się życiem. Afirmacja dla Was? We wszystkim znajduje radość. A więc mam nadzieję, że będziecie bardzo szczęśliwi w tym czasie, drogie lwy. Zobaczmy, jaka aura Wam się szykuje, a więc aura dla lwów na czas od 24 sierpnia do 6 września. Zaczyna się fajnie. Aura dla lwów, 24 sierpnia, 6 września. 24 sierpnia, 6 września, jaka aura dla lwów? No, słuchajcie. Co stanowi wyzwanie dla Was? A więc odwrotnie się pokazała. Tak ją zostawimy, no bo tak się wysunęła. I drugą dodatkową jest karta głupca. Co może stanowić trudność dla lwów na czas od 24 sierpnia do 6 września? Co może stanowić trudność dla lwów? Z jaką trudnością możecie się spotkać w tym czasie, drogie lwy? I co stanowi radę? A więc jaka rada dla Was na ten czas? 24 sierpnia, 6 września. Gwiazda się pokazała. Ale zobaczymy jeszcze, słuchajcie. Okej. No dobra. Pod spodem, słuchajcie, dwójka kielichów. Dosyć mocny, intensywny okres dla niektórych, zwieńczony właśnie fajną niespodzianką lub też atrakcją, która zaspokoi, czy też zaspokoiła już niektórych potrzeby, pragnienia. A tak się tutaj pokazuje, żeby się też może nie przejmować tym, co trudne, tym, co ciężkie i mozolne, bo w intencjach, jeżeli jesteście szczerzy i uczciwi, no to wszystko się powinno ułożyć jak najbardziej pomyślnie, płodnie. Tak się to pokazuje w kartach. Pod spodem dwójka kielichów, a więc energia miłości, energia wychodzenia naprzeciw także temu, co jest osiągnięciem samym w sobie, jeżeli chodzi o sukces, o to, żeby pobudzać pewne pozytywne energie, także żeby zainteresować kogoś sobą lub no, żeby coś scalić, zjednoczyć, połączyć albo po prostu, mówiąc inaczej, kierunek romansu czy też jego rozpoznania, umiejętności znalezienia, dostrzeżenia także tego, co jest właśnie taką energią wspólnoty, dzielenia się miłością. A więc być może na Waszym horyzoncie dla niektórych będą się pokazywały jakieś akcenty miłosne, spełniające Wasze pragnienia, Wasze oczekiwania, marzenia niektórych. Natomiast ogólnie, słuchajcie, emocjonalność, partnerstwo, relacje, wzajemność, no i taka właśnie akceptacja z tym związana i radość, która już Wam się tutaj pokazała wcześniej w kartach anielskich. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o energię tych dwóch tygodni, no to spełniacie swoje pragnienia. Spełniacie swoje pragnienia, spełniacie swoje ambicje, coś również inicjujecie w tę stronę, aby było bardziej obficie, aby można było poczynić jakieś konkretne, ważne, bardziej przyszłościowe, ambitne kroki. A więc tutaj czas dla niektórych szlifowania
talentów, szlifowania tego, co Was ma kierować w stronę sukcesu. To energia także wytrwałości pracy, bycia konsekwentnym, niekiedy a naprawdę dążenia do tego, co jest mocno satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o poczucie wolności, ale w znaczeniu stabilizacji, a więc mówię tutaj o karierze, więc mam wrażenie, że większość z lwów będzie właśnie realizowała swoje pragnienia takie, które mają wprowadzić jakieś nowe wartości w Wasze życie, mają coś, że tak powiem, pobudzić, co ma być bardzo intratne, wielowymiarowe także, pozwalające również na połączenie sił i talentów, możliwości także innych ludzi wokół. A więc być może tutaj niektóre z lwów będą powoływać do życia jakieś nowe zespoły, może będziecie wprowadzać jakieś innowacje, jeżeli chodzi o projekty, w których jesteście akurat osadzeni. Dla innych to są również kwestie wychodzenia naprzeciw realizacji właśnie siebie, a więc być może są wśród Was lwy, które będą chciały bardziej ambitnie patrzeć w tym właśnie czasie na swoje życie, na to, co jest chętne, aby pobudzić coś do życia, stworzyć. To czas dla niektórych wytężonej pracy, ale dla niektórych takiego szczęścia, które mam wrażenie gdzieś za rogiem czyha, wystarczy po nie sięgnąć, wystarczy wpaść na jakiś pomysł, albo no właśnie zaczarować jakąś sytuację po to, żeby marzenia się spełniły, po to, żeby też te marzenia, czy też zamiary, z którymi Wy się nosicie, wdrożyć w życie, wcielić je w tę realną dla Was stronę. A więc tutaj mam wrażenie, że bardzo ambitnie będziecie podchodzić z radością, optymizmem, może bardziej wypoczęci niektórzy po urlopach, z większą dozą myślenia o tym, że musi się udać, że wszystko będzie szło bardzo sprawnie. To, co jest, słuchajcie, wyzwaniem dla Was, to no właśnie, po pierwsze ta radość już wspomniana, aby ją nią się cieszyć, celebrować, się znajdywać, aby wskrzeszać do życia również to, co nowe, to, co świeże, to, co takie no gdzieś nawet takie, bym powiedziała, mocno spontaniczne. A więc tutaj wyzwaniem dla Was będzie to, żeby albo to pobudzić w sobie, tę energię, albo żeby do tych energii przekonać innych. Tutaj, słuchajcie, energia także pewnych romansów się pokazuje, a więc być może niektórym no gdzieś zaskoczenia pewne rzeczy się pokażą na horyzoncie i będziecie po prostu, nie będziecie wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Tu dla niektórych być może wyzwaniem są dzieci. A więc ta energia może, nie wiem, szkolna, może rozpoczynania roku, może wejścia w nową fazę będzie Waszym wyzwaniem. Jak to zorganizować, jak to ustawić, jak sprawić, żeby wszystko było na tyle stabilne i pewne i funkcjonowało w takim naturalnym dla siebie rytmie. Dla innych, słuchajcie, to energia również tych zaskakujących sytuacji, a więc pewnych nowinek, pewnych wiadomości, które może znienacka gdzieś będą chciały no, zaburzyć pewien ład, spokój, pewną stabilizację, taką być może nie do końca faktyczną, ale gdzieś, którą Wy być może lub środowisko Wasze postrzega jako jakiś pewnik, który być może nawet pewnikiem nie jest. A więc tutaj takie, słuchajcie, wyzwanie, aby coś może uchwycić, żeby też złapać pewną chwilę, może moment dany Wam, aby coś zrealizować, aby coś wdrożyć. No i także ta wspomniana radość, aby to Was cieszyło, aby to nie było dla Was tylko i wyłącznie ciężarem. Wyzwaniem dla niektórych, a może nawet dla większości, będzie brak przygotowania do jakichś może nowych sytuacji, do tego, co ma być tym Waszym sukcesem lub świętowaniem właśnie tych mocnych, fajnych osiągnięć. Tutaj, słuchajcie, pokazuje się no, albo brak zaangażowania w coś, albo właśnie brak pewnej też transparentności, jeżeli chodzi o intencje, o wymiar, możliwości, perspektywy czegoś. A więc tutaj chcąc być idealnym, chcąc spełniać swoje idealne pragnienia, musicie też uwzględnić fakt jakby zasobów, które posiadacie. Czy to nie jest sprawa taka zbyt pochopna, czy to nie jest tylko i wyłącznie kwestia nadziei, a nie do końca, że tak powiem, możliwości. Tutaj takie mogą się pojawiać na Waszej drodze pytania, zagwozdki. Z takimi aspektami możecie się spotykać. A więc pewna
pobieżność, pewna prowizoryczność pewnych spraw tutaj może wziąć górę. Także słuchajcie, brak solidności w czymś, to może dotyczyć różnych dla Was spraw, będzie wyzwaniem, a więc aby to odkryć, aby to zauważyć, aby może przed samym sobą to być może dookreślić, zanim pójdziecie z czymś dalej, zanim coś wdrożycie. A więc ważne, aby tutaj mieć przekonanie, pewność tego gruntu, który macie pod nogami, aby on się nie okazał tą tutaj symboliczną przepaścią. Jeżeli chodzi o trudność, która się na Waszej drodze może pojawić, pokazał się Król Pentakli. No więc to może być ktoś z Waszego środowiska, spod trygonu Ziemi, kto może chcieć Wam tutaj komplikować sytuację na przykład, albo nie będzie na przykład zgodny z Waszym pomysłem, bądź też będzie miał lepsze pomysły lub inne. A więc na to zwróćcie uwagę, czy to nie jest na przykład Wasz szef, Wasza konkurencja, albo chociażby trudnością może się okazać Wasza pozycja dla niektórych, czy aby na pewno pomysł, którym się nosicie, nie zagrozi obecnej Waszej sytuacji. To też są takie, słuchajcie, akcenty. Tutaj na to zwróćcie uwagę, bo jako przeszkadzajka no, pokazał się ten Król Pentakli, a więc ta solidność, ta stabilizacja, ten rytm nadany pewnym sprawom, on się tutaj może pokazywać w kontrze. To także pewna może być rozrzutność, która tutaj jest dla Was być może trudnością, abyście no, nie działali ze zbyt dużym rozmachem na samym początku. Trudnością również dla niektórych może być możliwość wzbogacenia się, a więc to, z czym się nosicie, czy też ten plan, z którym będziecie, który będziecie wdrażać, no właśnie on może być albo za świeży, albo zbyt powierzchowny, aby dał te profity, na których Wam zależy. Więc tutaj zwróćcie uwagę na kwestię nie tylko samego pomysłu, jego wdrożenia, radości płynącej z tego faktu, ale jakby realnych, możliwych skutków, bo te skutki tutaj się pokazują jako lekko zagrożone. To również może być, słuchajcie, pewne tempo tych spraw, które chcecie zrealizować, aby to się realizowało na tyle szybko lub na tyle wolno, na ile Wy sobie byście życzyli. To mogą być takie logistyczne, słuchajcie, dylematy, które mogą Wam tutaj gdzieś chcieć kłaść kłody pod nogi, aby coś zrealizować, aby z czymś sobie poradzić w taki bardzo fajny biznes, czy też konspektowy sposób. To, co jest, słuchajcie, radą dla Was, to karta gwiazdy się pokazała. A więc sięganie wyżej, patrzenie za tymi możliwościami, które, no nawet jeżeli coś lub ktoś Was hamuje, to karta mówi szukaj dalej, tak? Szukaj dalej, realizuj swoje pragnienia, marzenia, nie bądź oszczędny w tym, jakby poszukuj głębiej. To, słuchajcie, może być otworzenie się na jakąś niespodziewaną pomoc, na jakąś gwiazdkę z nieba. Może tutaj chodzi o znalezienie innych sposobności na to, żeby zrealizować ten plan, z którym Wy się mierzycie. To jest także informacja o tym, abyście no, szukali właśnie pomocy, wsparcia osób, które mogą być partnerami biznesowymi chociażby, którzy mogą Wam pomóc. To są na przykład osoby wysoko postawione lub też celebryci. Jakaś tutaj, słuchajcie, sława mi się pokazuje. A więc szukanie może możliwości nagłaśniania tego, z czym się nosicie, może wychodzenia z tym, mówiąc inaczej, do świata, do mediów także. Nie wiem, dla kogo ta informacja, słuchajcie, jest, ale to być może chodzi o jakieś sprawy bardzo ważne, takie ambitne. A więc tutaj być może ta oryginalność musi się spotkać również z oryginalnością rozwiązań, możliwości patrzenia w sposób indywidualny, nieszablonowy. To jest również rada, abyście nie patrzyli w sposób rutynowy, abyście pobudzali to, co innowacyjne, to, co jest nawet czasami mocno takie abstrakcyjne, bo to może Wam pomóc. To także może być rada dla niektórych lwów, abyście się skierowały w stronę jakiegoś wodnika, który może być Wam przychylny, który może Wam pomóc. Więc tu radą dla Was jest poszukiwanie inspiracji, bycie inspirującym, uczenie się także tego, co być może takie do tej pory było nieosiągalne, albo sięganie po to, co gdzieś wydaje się właśnie takim. To słuchajcie, taki mocno tutaj widzę ambitny dla Was czas może też takiego wyjścia naprzeciw swoim potrzebom, marzeniom, pragnieniom, albo po prostu swojej odwadze i radości życia.
czego Wam z całego serca życzę, drogie lwy. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej, zapraszam, panny.